Od poniedziałku pracownicy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Końskich przenieśli się z budynku przy ulicy Łaziennej do nowej siedziby znajdującej się pod adresem Spacerowa 145. To tam będą teraz obsługiwani mieszkańcy. Skontaktowaliśmy się z miejską spółką w sprawie szczegółów dotyczących przeprowadzki. Przygotowania trwały dosyć długo, bo kilka tygodni, w zasadzie ostatni miesiąc to praktycznie ta przeprowadzka już się odbywała. Systematycznie i dokumenty do składnicy akty i inne dokumenty przewoziliśmy w miarę możliwości, tak żeby nie zostawić wszystkiego na ostatnią chwilę, na ostatni dzień. Także logistycznie było to do pokonania i no, daliśmy radę i w sumie jeszcze przez tych parę dni skończymy całkowitą przeprowadzkę do tej nowej siedziby naszej. Jeszcze wiele rzeczy mamy jeszcze na ulicy Łaziennej. Do całkowitego przeniesienia się z tamtej siedziby do nowej jeszcze mamy niespełna miesiąc. Podczas przeprowadzki nie obyło się też bez problemów, jednak zostały one już rozwiązane i PGK już całkowicie funkcjonuje w nowej siedzibie. Udało nam się w poniedziałek, we wtorek, w tym tygodniu przenieść linie telefoniczne, bo z tym był kłopot, żeby to przenieść, ale udało się. Mieliśmy przerwy jedynie około 2 godzin, gdzie mieszkańcy nie mieli dostępu, jak gdyby łączności nie mieliśmy z mieszkańcami, więc ale bez większych problemów to się odbyło, że w tym momencie mamy pozostawione te same numery telefonu, nic się nie zmieniło. Podczas projektowania i budowy budynku pomyślano o nowoczesnych i ekologicznych rozwiązaniach. O technicznych szczegółach pisaliśmy już na początku tego roku, gdy ukończono nową siedzibę. Przeczytacie o tym pod linkiem podanym w artykule. Prace trwały niespełna rok i wyprzedziły zamierzony harmonogram robót. Wykonawcą było konsorcjum firm. Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane Permir Mirosław Perlak z siedzibą w Kielcach jako lider konsorcjum oraz przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Grzegorz Perlak. Koszt realizacji zadania to ponad 4 miliony złotych. PGK stara się o wsparcie inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczkę w wysokości 1 100 000 zł oraz dotację wynoszącą około 750 tysięcy. Warto dodać, że obecnie trwają prace nad przebudową ulicy Zachodniej w Końskich, przez co do przedsiębiorstwa można dojechać jedynie od strony ulicy Kieleckiej, zupełnie nową drogą.